Ekoteologicznie Chrześcijanie wobec wyzwań Międzynarodowa Ekonferencja Naukowa zorganizowana przez Polską Radę Ekumeniczną, Uniwersytet Łódzki, Chrześcijańską Akademię Teologiczną. 5 listopada, oczywiście w wersji online, jednym z prelegentów plenarnych, profesor Jarosław Płóciennik, Uniwersytet Łódzki. Witam Panie Profesorze i myślę, że w ogóle należałoby zacząć cały ten temat od niezwykle intrygującej jej postaci, jaką był Albert Schweitzer. To jest postać niezwykle inspirująca i to jest jeden z tematów konferencji. Albert Schweizer bardzo się nadaje do tego, bo on, jak już wielokrotnie powtarzałem w wielu wystąpieniach, mówił: Moje życie jest moim argumentem. Czyli jakby ja swoim życiem tworzę pewną opowieść. I tworząc swoje życie, czy też działając w tym życiu, ja innych przekonuję do prawd, które wyznaje, a główną prawdą, którą on wyznawał, jest cześć dla życia. I oczywiście to nie jest prawda, że w związku z tym, że na przykład mamy jakąś opowieść, jak na przykład, Cześć dla życia, to, to nasze życie staje się jedną bajką, czyli pewnego rodzaju gładką historią. Nie. Jego życie było pełne zawirowań, jego życie było pełne trudu, znoju, poświęcenia w Afryce ratował chorych. Oczywiście to wszystko w kontekstach no, w jakimś sensie postkolonialnych. Pochodził z Azacji, czyli takiego Obszaru wielokulturowego, przenikania się z jednej strony francuskich wpływów, z drugiej, z drugiej strony niemieckich. Francuzi traktowali go jako Niemca, Niemcy jako Francuza I, i tak musiał sobie radzić, ale oczywiście stał się również laureatem Nagrody Nobla w latach 50., co, co warto zauważyć. No i warto też zauważyć, że w tym, w tym okresie pandemii, że za tę nagrodę Nobla ufundował szpital dla trendowatych. I to jest rzecz, która chyba jest bez precedensu. To znaczy, to jest jasne, że obecni nobliści zawsze zakładają jakieś fundacje i starają się pomagać ludziom. No ale tutaj ta pomoc była no, niezwykle konkretna. To, znaczy, to ta wioska dla trendowatów, kolonia, czy jak to nazwać. Szpital to była rzecz bez precedensu, bo wtedy jeszcze istniało przekonanie, że trendowaci powinni być zupełnie poza społeczeństwem. I tutaj tego rodzaju jakby gest no, należy zauważyć. A przy tym no, postać niezwykle ważna z, z mojego punktu widzenia, jako kulturoznawcy też no to jest Bacholog, jak to się mówi, czyli specjalista od Bacha, dzisiaj może jego doświadczenia nie są aż tak. Autorytatywne jak jeszcze w latach 50., czy, czy 60., 70 w Polsce nawet. To, to jego podstawowa książka o Bachu była niezwykle ważnym źródłem dla polskich miłośników Bacha, ale to jest niezwykle ważne, że on był z jednej strony bachologiem, w tym sensie, że, że interesował się jego twórczością, ale próbował go umieścić w szerszym kontekście protestanckich protestanckiej myśli, czy chrześcijańskiej szerzej. No i to, że próbował właśnie pokazać ten jego kulturowy aspekt. To znaczy, że to nie jest tylko i wyłącznie muzyka, czysta forma. Tylko że z tym się wiąże pewnego rodzaju. No, czy to było słuszne z punktu widzenia bachologii, to ja nie mnie to rozstrzygać teraz, bo to jest dyskusja na ten temat. No, ale tak czy owak, nie dość, że był bachologiem, to jeszcze na dodatek był <grych> wirtuozem Bacha. To znaczy, dawał koncerty bachowskie. Więc postać ze wszech miar niezwykła. Teologiem był, filozofem. No więc naprawdę, jeśli można byłoby powiedzieć, że. W XX wieku żyli ostatni ludzie renesansu, to myślę, że Albert Schweitzer był, takim, był, był taką postacią. A przy tym, no, no. A przy tym ta ekologia, no, uważany jest za takiego tak. ojca nowożytnego, nowoczesnego spojrzenia, myślenia o człowieku w świecie. Tak, bo y, kiedy, kiedy mówił już o swoich trudnych wyborach, to na przykład mówił o tym, że te trudne wybory to jest wybór pomiędzy no. W jakimś sensie z zabiciem bakterii czy mikroba, antybiotykiem, a pozwoleniem na to, żeby bakteria czy mikrob zabił, zabił człowieka. Więc w tym kontekście, jako lekarz też się zachowywał, bo był jeszcze lekarzem, oczywiście, i organizatorem życia. Medycznego, bo, bo zarządzał szpitalem oprócz tego, że był lekarzem. Więc wydaje mi się, że to, to jest pewnego rodzaju ważny aspekt dzisiaj, bo dzisiaj też niektórzy są bardzo radykalni, w, na przykład w stronę wegańską albo wegetariańską, chociaż wydaje się, że Albert Schweitzer tutaj proponuje coś takiego, no, ile można. Tyle trzeba oszczędzać życia. Tak? To znaczy, ta cześć dla życia, którą on widział, ponoć natchnęła go jakaś grupa hipopotamów w, w rzece. Kiedy z, y, dobijał do Zatoki w Afryce, to, to wtedy zobaczył tę grupę hipopotamów i to go natchnęło. No, wydaje mi się, że to, to, to jest taki obrazek dość śmiesznawy, bo dla nas hipopotamy stanowią takie, taki, taki bardzo sympatyczny wyraz życia, jeżeli się nie zna oczywiście szczegółów, prawda, ich zachowań i tak dalej. Natomiast to, że, że on jednak, na, na przykład, jeśli idzie o je, jego dietę, tak, styl życia, no to, to nie, nie, nie był jakimś ortodoksyjnym weganinem czy wegetarianinem, ale starał się oszczędzać życie jak tylko mógł. I to jest rzecz, która dzisiaj no, jest niezwykle ciekawa, no bo ja też ostatnio czytałem prowokującą książkę, na przykład, czy Bóg był wegetarianinem, czy Bóg jest wegetarianinem, po angielsku jest taka książka, no i, i to, to nie jest tak, że Biblia czy źródła teologiczne są pod tym względem jakoś jednoznaczne i, i w pełni nas. dają po, odpowiedzi. Dają odpowiedzi. One, raczej, one raczej są natchnieniem, prawda? Czy, czy wizja na przykład Izajasza, wizja zwierząt, które żyją razem z ludźmi w harmonii. Czy to nie jest pewnego rodzaju wizja mogąca być natchnieniem. No, jak patrzę na mojego psa, który jest oczywiście z jednej strony bardzo nienawistny w stosunku do kotów na przykład, a z drugiej strony, no, niezwykle potrzebuje na przykład stada y, ludzkiego, żeby, żeby być. No tutaj, oczywiście, można powiedzieć, no tak, no, zrobiliśmy, niektórzy tak argumentują, że zrobiliśmy z, z tych udomowionych zwierząt niewolników, no ale ja akurat no, kocham swojego pieska, on już taki jest no, po prostu i wydaje mi się, że ta cześć dla życia Szwajcera może być dla nas natchnieniem w tym znaczeniu, że ona jest Pewnym kierunkiem, drogowskazem, natomiast nie musi być dogmatem, nie musi być jakimś, jakimś zbiorem reguł, których się trzymamy bezwzględnie. Prawda? To znaczy takie zawołanie, ja myślę, że jest lepsze niż, niż metodyczne takie wskazówki typu nie jemy parzystotno-kopytnych, nie jemy pełzających po, po ziemi. Czy też jemy tylko to, co pływa. No, nie, Wymyślam teraz. W każdym razie to, to jest rzecz, która, która mnie zdecydowanie uwodzi w, w Szwajcerze, że on może być natchnieniem dla takiego umiarkowanego spojrzenia na naturę w znaczeniu właśnie troski o naturę, a niekoniecznie jakiejś presji, abstrakcyjnych modeli, które chcemy narzucać wszystkiemu. Prawda? i to jest. No, o, o, oczywiście dzisiaj na przykład robi furorę David Attenborough z, ze swoim takim filmem, w którym ewidentnie odwołuje się do pewnych wątków apokaliptycznych, także, prawda? to znaczy pokazuje, jak, jak świat się zmienia w ciągu właściwie jego własnego życia. David Attenborough, ja jeszcze pamiętam go z lat 70. i 80., jego puszczano wtedy w telewizji polskiej. Bo to był dziennikarz BBC, który jeździł po świecie i pokazywał, jak to życie wygląda. Ale on dzisiaj nakręcił film, w którym no, chce wstrząsnąć, no, bo zdecydowanie świat za jego życia, w ciągu, w ciągu jednego życia, oczywiście długiego, bo David Attenborough jest ponad 90-letnim człowiekiem już, ale jednak za jednego życia świat zmienił się radykalnie od dwóch miliardów. Ludzi nagle stało się tych ludzi prawie osiem. No i, i to, to, to jest pewien fakt, który ma łatwo sobie uświadomić. Oczywiście, Szwajcar jeszcze nie miał takiego radykalnego spojrzenia na te zmiany. No był jeszcze w tym obszarze kolonialnym bardzo. Niektórzy w związku z tym nie mogli mu tego wybaczyć później i tak dalej, ale ja myślę, że trzeba zachować miarę, prawda? To znaczy. To, że mamy jakiś kontekst kulturowy, to, że Arystoteles na przykład nie widział zła niewolnictwa, uważał, z, że niewolnictwo to jest coś naturalnego, no to to jest jego wada, ale to nie znaczy, że wszystko to, co pisał, należy wyrzucić i wszystko przekreślić i, i zburzyć jego posągi, zburzyć jego popiersia, itd, tak i tak dalej. No i tak dochodzimy do naszych czasów, bo Arystoteles wydaje się już być bardzo odległym. jednakowoż tak. przykładem. Ale na naszych oczach burzone są pomniki Kolumba, na przykład, prawda? Tak, tak. Panie profesorze, ja rozumiem, że w tych obszarach będą się toczyły te rozmowy podczas owej konferencji i już o takie konkrety chciałabym zapytać wśród prelegentów już zaproszonych. Tak, no, jest, jestem bardzo uradowany, że znalazła czas prymaska Szwecji Antje Jekelen. To jest, ona była w Łodzi już chyba dwa razy. Kiedyś nawet miała wystąpienie w seminarium duchownym w, w Łodzi. Co prawda, nie, nie wiem czy to jest dość istotne, ale biskup. Jędraszewski jakoś nie chciał pozwolić na, na jej kazanie w katedrze. W związku z tym miała kazanie w świętym Mateuszu. Ale, ale tak czy owak ja jestem bardzo zadowolony, bo. Jakby z jednej strony mamy Laudate Si encyklikę katolicką papieża Franciszka, który zresztą samym imieniem już nawiązuje do tej relacji ze zwierzętami, którzy są naszymi braćmi mniejszymi itd. itd. To jeszcze na dodatek, no, prymaska wydała kilka lat temu taki specjalny list, jakby będąc odpowiednikiem właśnie szwedzkiego Laudate Si można powiedzieć, jeśli można tutaj, porównać w ogóle, ale szwedzki kościół bardzo mocno nie dość, że daje świadectwo tym, że no, buduje kościoły, czy też remontuje kościoły w, kontekst, w kontekstach właśnie takich ekologicznych, żeby, żeby te budynki były ekologiczne. Z drugiej strony właśnie angażuje się mocno w wspieranie ruchów e, ekologicznych. No i ona będzie miała wystąpienie na temat tego właśnie listu e, swojego, wspierającego, pokazującego katastrofalny stan. E, no, przyrody i świata. Dlatego, między innymi, też o tym mówię, że jestem tak bardzo ucieszony, że w swoim czasie także Greta Thunberg poparła Antje Ekelem. Co prawda prywatnie, jak w jakiejś rozmowie w prasie, ale jednak, to znaczy, Greta Thunberg jest ciekawą postacią, bo ją się zazwyczaj widzi jako tą, która wyrasta ze, ze środowiska naukowego, bo ona się upomina o naukę. No I ona, ona właściwie mówi to samo co Szwajcer w pewnym sensie, że trzeba żyć tak, jak się mówi o prawdzie. To znaczy, jeżeli się myśli o prawdzie, że jest jakaś, to trzeba żyć wedle tej prawdy. I ona mówi, no jak ja mam chodzić do szkoły i uczyć się o kryzysie klimatycznym, jak wy sobie nic z tego nie robicie. To znaczy, po co ja mam się uczyć w tej szkole, w te piątki? Ten, ten piątki dla klimatu to jest takie słynne, prawda? Po co ja mam się uczyć w te piątki, jeżeli wy po prostu macie w nosie całą naukę, która mówi wam od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jest problem, tak? Narastający problem z ociepleniem klimatu, narastający problem z eksploatacją, ze zniszczeniem różnorodności biologicznej. Ta różnorodność biologiczna, właśnie, David Attenborough w tym filmie właściwie to podkreśla. Jakby. I z tym uprzemysłowieniem chociażby wyżywienia świata, prawda? Tak jest. To znaczy to, to, to z jest... jednej strony właśnie ekonomicznie uzasadnionym i zapewne wywołującym, generującym jakieś określone zyski, a z drugiej strony doprowadzającym właśnie do do skrajności, wykorzystanie, eksploatację. No to jest jakaś yy, 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 zwierząt. Jakieś mhm. właśnie ko koszmarne poświęcenie, naprawdę wie, wielu, wielu żywotów to są miliardy przecież co, co roku. I to na zasadzie takiej no, bezdusznej produkcji. Prawda? Bezdusznej produkcji. Bezdusznej jak, jak ja pamiętam, czytałem Konrada Lorenza jako nastolatek. Wtedy chodziłem do biblioteki rejonowej. W pewnym momencie pani mi powiedziała: W bibliotece rejonowej już nie ma dla pana tutaj żadnych, nie ma dla ciebie żadnych książek. Idź do biblioteki pedagogicznej, musiałem tam się starać o jakieś podpisy. Wtedy Konrada Lorenca dorwałem, właśnie tak zwane Zło i różne inne historie jego. I on. On pisał o, na przykład o tym, że gęsi mają twarze. Mnie to wtedy zszokowało niesamowicie, że jak to gęsi mają twarze. Wtedy mi się przypomniała historia, którą mi opowiadał ojciec. Ja przepraszam, że tak osobiście. Tutaj, słuchamy, słuchamy. Ale taka historia. Mieszkaliśmy na, na takim podmiejskim, w podmiejskim takim domku u kogoś. Moi rodzice byli wtedy na dorobku. Ja byłem bardzo mały. I ktoś podarował jak, jakąś gęś moim rodzicom. I ta gęś miała być na jakieś święta, już nie pamiętam na jakie. No i w pewnym momencie mój ojciec po prostu miał wziąć siekierę, pójść i zabić tę gęś. No i przyszedł cały zapłakany z, z tą siekierą w ręku i mówi: "Ja nie mogę, ona płacze." No, no i oczywiście teraz pytanie: dlaczego ona płakała, prawda? Czy ona płakała dlatego, że się bała, czy ona płakała dlatego, że była przywiązana? Ale potem jak ja przeczytałem u Konrada Lorenca, że gęsi mają twarze, to znaczy, że one się rozpoznają wzajemnie jako osoby. Tak? tak jak my się rozpoznajemy. Oczywiście mamy taki też niestety rasistowski odruch, prawda, że jak widzimy na przykład Azjatów, to dopóki nie jesteśmy jakoś tam z nimi zaprzyjaźnieni przez kilka dni, to też nie rozpoznajemy tych Azjatów jako. Wydaje nam się, że są jednakowi. Wydaje, tak? mi, wydaje nam się, że są jednakowi. A oni są, nie są jednakowi. Tak samo jest... Z wzajemnością wzajemnością Tak. To ponoć zaczyna, to właśnie Joanna Bator bodajże pisze w, w tym Wachlarzu japońskim, że, że, że po kilku dniach dopiero zaczęła rozpoznawać twarze pobytu w Japonii. Wróćmy jeszcze do tych prelegentów wśród, bo konferencja jest międzynarodowa oczywiście, więc jest jeszcze profesor z Wielkiej Brytanii, tak? Tak, Peiget. to jest mhm. on właśnie. To będzie jest ten mówił będzie miał o, ten tak, tak, o, o tak, mhm. tak. Ale także profesor Hans Deffenbacher. Z Niemiec. Kilka tak, słów. To, to jest człowiek, który jednocześnie działa na rzecz kościoła i jednocześnie jest ekonomistą w ramach Kościoła. I to jest dość ciekawe, ja niewiele wiem na temat ekonomii i ekonomiki związanej z ekologią, w związku z tym bardzo ci, jestem ciekawy jego wystąpienia. No, on jest praktykiem, można powiedzieć. To znaczy, zresztą tutaj to, to eko, dodatek eko, onomia on, i eko. Logia, to, to jest to samo, prawda? Bo chodzi o dom. Eko odnosi się do domu. Więc czy to nauka, czy to nauka o zasadach rządzących domem, to jest, to jest podstawa właśnie tego myślenia. Stąd ta nazwa zresztą, która jest pewnego rodzaju dowcipem, taką grą językową, eko bo eko logicznie nie oznacza Konfliktu z tym teo, prawda? Bo niektórzy argumentują, no jak to? No przecież w chrześcijaństwie mamy opowieść o stworzeniu świata i o tym, że czyńcie sobie ziemię poddaną, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj interpretuje się tę opowieść jednak troszkę inaczej. Mówi się o tym, że no raczej jeżeli Bóg coś chce przekazać przez tego rodzaju opowieść, to to, że mamy mieć troskę o stworzenie, a nie to, że mamy czynić spustoszenie. A, yy, yy. I to, co pan profesor mówił na początku, i trochę to wypływało również z tego wątku postaci Alberta Schweitzera, że no, cały czas ten banalnie mówiąc, złoty środek należy zachować. Żadna skrajność tutaj nie jest odpowiedzią na te wyzwania. Tak, no oczywiście, bo skrajnością z, z można powiedzieć, ja, ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale no, z skrajnością są na przykład już pewnego rodzaju protesty związane nie wiem, z przykuwaniem się i tak dalej. Ja, ja nie, nie, nie mówię, że ja tego nie popieram, nie mówię też, że popieram, <grym> abstrahuję od tego, mnie interesuje wyłącznie teraz kwestia kultury i, i ewentualnie myśli filozoficznej i teologicznej w tym kontekście. Dlatego, dlatego myślę sobie, że takie podejście, które, które nie prowadzi konkretnie do jakichś akcji wyraźnie znaczących, no to, to jest podejście, które wskazuje po prostu na styl życia, jako na klucz, a styl życia może mieć na przykład, odniesienie do pojęć absolutnie chrześcijańskich, czy nawet no, na przykład w bardzo szwedzkiej książce matki Grety Thunberg, Ernman. Ona się odwołuje do słowa, które jest słowem z łaciny Foseri, która oznacza chciwość, porządliwość. Że my, ona pisze o tym, że jesteśmy zbyt, jakby zanurzeni w, tym, w tej chciwości, prawda? że chcemy więcej, 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 na przykład więcej latać, więcej. No dzisiaj w dobie pandemii to już brzmi nawet, tak powiedziałbym, troszkę. Ym, ym, anachronicznie, no bo teraz nie możemy latać. Może byśmy chcieli, ale nie możemy. Natomiast ym, wtedy, wtedy no Szwedzi byli niewątpliwie tymi turystami, którzy nakręcali ruch najbardziej egzotycznych podróży na całym świecie. Tak? Oni podróżowali daleko, oni podróżowali sobie na weekendy, oni podróżowali no bez opamiętania można jak wskazują dane, no ja, ja sobie tego nie uświadamiałem. Greta Thunberg była zapraszana do BBC4, to jest radio, to jest taki specjalny program w sobotę. Miała cztery godziny dla siebie i w ciągu tych czterech godzin ona między innymi mówiła o tym, czy prowadziła taki program. Prowadziła, oczywiście tutaj jest z, z całym dobrodziejstwem inwentarza, ona była gościem honorowym w jakimś sensie, ale tam, tam między innymi poszła taka wiadomość, że. W skali świata, jakby globalne ocieplenie to jest 2% z ruchu samolotów, natomiast w samej Wielkiej Brytanii to jest 10%. Tak? 10% śladu węglowego Wielkiej Brytanii pochodzi z, z, z lotów samolotowych. No więc to jest, to jest dość znacząca sprawa. No, ciekawe ile w Stanach Zjednoczonych, to też byłoby no tak, interesujące, tak. jak ktoś widział takie średnie amerykańskie lotnisko, tam lądują co kilkadziesiąt sekund i startują. Natomiast rzeczywiście, jeszcze Panie Profesorze, kilka takich organizacyjnych chciałabym prosić informacji, ponieważ do tych wystąpień zaproszonych prelegentów mogą dołączyć Osoby zainteresowane. Tak, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby posłuchać, chcieliby wziąć udział w dyskusji, bo w tej chwili już zakończyliśmy proces no, akceptacji abstraktów na wystąpienia. Będzie tych wystąpień w sumie kilkanaście. W ciągu jednego dnia są dwie sesje podzielone na plenarne i, i takie w sekcjach językowych. Także, także tych wystąpień, Polski niemiecki angielski. Tak, polski niemiecki jest, angielski, uh -huh. przy czym będzie plenarne będą um, z tłumaczeniem symultanicznym, więc jeżeli zna tylko Polski ktoś nie, może, nie musi się obawiać. Zrozumie wszystko, bo będzie tłumaczenie symultaniczne tych wystąpień, właśnie Kellen czy Peigeta. Także, także zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych ekologią oraz um, no, jakąś myślą chrześcijańską bo wydaje mi się, że rzecz jest niebywale istotna. Nie zamykamy się ani w jednym kościele, nie zamykamy się ani w jednej myśli, no bo Szwajcer też był oskarżany na przykład o to, że, nie wiem, czy czytywał być może jakieś teksty hinduistyczne na przykład. Ale to nie ma żadnego naprawdę przełożenia na, 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 na to. Jego, jego inspiracja jest ewidentnie chrześcijańska. Natomiast to, że jego cześć dla życia może, można porównać z czcią dla życia w, w zasadzie, która funkcjonuje na przykład w buddyzmie Achimza, czy Ahimsa, bo to się chyba powinno tak na, nazywać. Więc to, to, to nie, ma, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych, zapraszam wszystkich tych, którym nieobojętna jest sprawa losu świata w kontekście kryzysu klimatycznego, bo o tym trzeba już mówić, czy też katastrofy klimatycznej, jak niektórzy mówią. To jest sprawa. No, będzie na pewno ciekawie. To, że będą 18-minutowe wystąpienia, nie będzie nikt przedłużał, będzie dyskusja, będzie tłumaczenie smultaniczne, więc sprawa jest naukowych wystąpień, ale jednocześnie jakby otwartych dla publiczności. Międzynarodowa E-Konferencja Naukowa. Eko-teologicznie chrześcijanie wobec wyznań. Ta konferencja 5 listopada w formie Cyfrowego spotkania właśnie na platformie komunikacyjnej Zoom. Dziękuję serdecznie. Pan profesor Jarosław Płóciennik, Uniwersytet Łódzki. Bardzo pani dziękuję, bardzo dziękuję państwu.